Witamy wszystkich internautów, przedstawicieli środowiska akademickiego Lublina i tych wszystkich, którzy oglądają nasz wideoblog Centrum Europy Wschodniej. Dzisiaj do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Politologii zawitał gość z Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Polonistyki, pan dr Zdravko Stamatowski. Sam pochodzi z Macedonii, więc korzystając z okazji, akurat pan doktor odbył wykład ze studentami, korzystając z okazji zadamy kilka pytań na temat tych wydarzeń, które dzieją się na Bałkanach i mam nadzieję, że te świeże relacje jego, często też, które się pokrywają z wydarzeniami osobistymi, wprowadzą jakieś nowe wyjaśnienia zagadnień, które nas wszystkich nurtują. Panie doktorze, dziękuję, że pan zechciał dzisiaj wziąć udział w takim krótkim wywiadzie. Proszę opowiedzieć nam, może zadam najpierw pytanie z tej dziedziny osobistej. Jak pan odbiera to, co się dzieje na Bałkanach? Czy pan jako Bałkańczyk jest zadowolony z tego, co się dzieje na Bałkanach? Mam na myśli politykę wewnętrzną, politykę międzywyznaniową, politykę Unii Europejskiej w stosunku do Bałkanów. Gdyby tak to pan określił to w sposób taki osobisty, pan jako Bałkańczyk, przedstawiciel Macedonii, jak pan to widzi? Po pierwsze dziękuję za zaproszenie. Po raz drugi jestem w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. No i nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z tego zainteresowania, które tutaj mnie spotkało na Wydziale Politologii w Centrum Studiów Wschodnich odnośnie Bałkanów. Jestem mile zaskoczony, muszę powiedzieć. Więc tutaj, no, odnośnie pytania, wiele tego można powiedzieć. Czasu nie będzie nam starczyło na cały tydzień. Natomiast tak postaram się w skrócie dla internautów być tak bardzo konkretny. Jestem codziennie w kontakcie z moją ojczyzną, z moim regionem, z moim kręgiem kulturowym. Oglądam stacje telewizyjne, oglądam filmy, oglądam różne relacje, wywiady, czytam w internecie to, co się dzieje w każdym poszczególnym kraju, nie tylko w Macedonii. No, z przykrością stwierdzam, że sprawy bałkańskie nie idą w dobrym kierunku, patrząc tak ogólnie. Powodów do tego dałbym kilka. Jeden ogólny jest taki, że moim zdaniem oczywiście nie każdy widz, czy słuchacz, czy student musi się z tym zgadzać. Europa Bałkany nadal traktuje jako takim pewnym sentina gentium, czyli śmietnik narodów, jak to często, czy chory człowiek Europy, jak to kiedyś nazywał jeden z historyków zachodnich. Nie patrzy się na Bałkany przez pryzmat kultury, powiem wprost panu. Przez jaki pryzmat w takim razie? Kultury, bo wszyscy Bałkany odbierają na podstawie tego, co miało miejsce w polityce społecznej, czyli konflikty wyznaniowe, etniczne, narodowe, między poszczególnymi narodami, państwami. Ale to nie jest obraz Bałkanów. Ja mam odmienne podejście do ogólnobałkańskiej kultury od tej, która stereotypowo się podaje na zachodzie, na wschodzie, w Polsce też nie ukrywajmy. Są niektóre media, które no, podają dość taki nierzeczywisty obraz tego, wypaczony, co się dzieje. Wypaczony. Może nie o tyle wypaczony, ale taki nierealny, wynikający z braku wiedzy. Ja oglądam stację, podam taki banalny przykład, a potem internauci sami, studenci niech sami ocenią. Tak. Oglądam stację telewizyjną, leci muzyka ludowa, tak? Jest telefon dostępny do wysyłania SMS-ów, do audycji na żywo i tak dalej. Dzwoni Serb, chce się zakochać w jakiejś tam muzułmańce, życzenia. Muzułmanie w katolicy. Katolik Chorwat wysyła SMS-y jakieś tam swoje serce, która mu się podoba, czy coś. I wysyła życzenia, tak? No to jak? No, przepraszam. Czyli teraz z jednej strony mamy, że oni się kłócą, biją, konflikty, a tu ludzie żyją normalnie. Muszę panu powiedzieć, że nadal się te mieszane małżeństwa zawiera, wychowują się. Oczywiście politycy robią swoje, tak, żeby rządzić dłużej i często te rządy, ja to mówiłem przed chwilą na wykładzie, dziękuję ponownie za zaproszenie tutaj wszystkich tutaj
władze Wydziału Politologii, przede wszystkim pana profesora Parucha, pani doktor Podolak. Więc to samo będę mówił do znudzenia. Dopóki nie zrozumiesz, że Bałkany, tak jak każdy normalny świat, żyje na dwóch torach, no to nie będziemy mieli normalnego, rzeczywistego obrazu. Katolik wchodzi do cerkwi prawosławnej, Serb chodzi do meczetu, jeżeli ma przyjaciela i musi się odbić jakaś tam uroczysto, czy chodzi do niego do domu, no to jak? No to bez sensu. Czyli panie doktorze, jeśli dobrze pana zrozumiałem, bo pan powiedział, że sprawy nie idą, idą w złym kierunku. Czyli rozumiem, jeśli że... To chodzi o medialne chodzi przedstawienie. Chodzi o ten przekaz medialny, który przedstawia Bałkany w świetle nie do końca... W świetle tego chorego człowieka Europy. Właśnie. To medialne, może się źle powiedziałem, ale albo nie dopowiedziałem. Właśnie to. Oczywiście nie, tu i tam zdarza się, że jakiś kraj ma pewien problem. Oczywiście Macedonia ma problem z Grecją, Serbia ma z Kosowem, Bośnia ma ze samym sobą, Chorwacja ma ze Słowenią. Dwa kraje, widzimy, teraz od 1 lipca Chorwacja też wchodzi do Unii Europejskiej. No, kraj bałkański, nie? Tak. Chyba, że śródziemnomorskie, bo one często twierdzą, że już nie są krajem. Jak kto wchodzi do Unii Europejskiej, to zapomina o tym, że jest częścią bałkańskiego, kręgu kulturowego. To jest kultura. No, nie zapominajmy, że jesteśmy jednak kulturologami, ale jesteśmy politologami też. I tu trzeba forsować taką jedną koncepcję, która by zadowoliła i usatysfakcjonowała i jednych, i drugich. A nie tylko pewien obraz podawany tak stereotypowo, i to oczywiście. Problemy polityczne są. A gdzie nie ma? W Polsce nie ma? W Brytanii nie ma? Kwestia Szkocji, czy w Hiszpanii z Kataloniami, z Baskami? Wszędzie są te same problemy. No właśnie, czyli jeśli chodzi o ten przekaz medialny, to wiadomo, że są rzeczy, które można poprawić. Natomiast tak z pana doktora wypowiedzi wynika to, że jednak jeśli my mówimy o tym poziomie międzyludzkim, to nie ma aż tak konfliktogennej sytuacji, tej, która jest przedstawiana, czy może nie przez media, czy w ogóle jest może przez pryzmat tych wszystkich stereotypów, jest odbierana przez średniostatystycznego Europejczyka. Czy dobrze rozumiem? Dobrze pan to wytłumaczył, zaargumentował z tego względu, że ci ludzie zazwyczaj, którzy żyją w tym takim in live, takim na życiu na żywo, że tak powiem, czyli uczestnicy różnych programów muzycznych, czy imprez kulturalnych i tak dalej, no to oni nie mają dostępu do mediów tak, żeby móc promować, po prostu sama stacja telewizyjna jest wystarczająco dobrym przekazem, ale dla nas, dla autentycznych odbiorców, właśnie, że ta kwestia jest inaczej odbierana na Bałkanach, czyli to współżycie kulturowe. No, teraz kto rozumie serbskie, to wtedy trudno się mówi, nie? No, my nie możemy za każdym razem powtarzać w kółko jedno to samo, tak? Że ludzie się dogadują, to co nie oznacza, że jutro, kiedyś tam znowu nie wybuchnie jakiś mini konflikt. Uważam, że czas wielkich konfliktów na Bałkanach, przynajmniej na tą chwilę, to nie, na Bałkanach nigdy nie można mówić nigdy, zacznijmy od tego. Zawsze często kółko historii się powtarza. Nie tylko na Bałkanach, właśnie. Ale przynajmniej na jakieś tak 20-30 lat na pewno do większych działań zbrojnych nie dojdzie. Ja to gwarantuję. Wynika to z pana doktora wypowiedzi, to, że ten obraz jest wypaczony przez pryzmat tych właśnie konfliktów, które miały miejsce. Natomiast może w takim razie zostawmy te konflikty na poboczu. Porozmawiajmy o walorach dodatnich. Jeśli chcemy właśnie w jakiś sposób promować Bałkany, kulturę bałkańską, co wspólnego, jakie walory dodatnie Bałkanów mógłby pan doktor przedstawić, czy w ramach kampanii, powiedzmy, promocyjno-oczyszczającej ten imidż, który został w jakiś sposób nadszarpnięty tymi konfliktami ostatnimi? Po pierwsze, trzeba rozmawiać z młodzieżą i nie tylko z młodzieżą. Ja często się spotykam przy takich okazjach z ludźmi starszymi. No, często przychodzą do mnie i mówią, a wy tam Macedończycy, albo tamci Serbowie, albo tamci Chorwaci. No, czyli pozostały jakieś takie zaszłości w podświadomości, tak? Myślę, że edukacja jest, tylko nie oszukujmy się. No, studia, programy i przede wszystkim wymiany i wyjazdy na miejscu. Jak pan doktor ocenia tę edukację wewnątrz Bałkanów, poszczególnych krajów? Ona się odbywa, teraz tak, jeżeli... Inaczej zapytam, czy rządy narodowe
prowadzą jakieś, tak? Znaczy prowadzą świadomą politykę oczyszczania świadomości młodzieży od tych takich niepotrzebnych... Nie prowadzą z tego względu, że ideologia utworzenia systemów podpolitycznych na Bałkanach nadal tkwi gdzieś tam w przeszłości, jest oparta na modelu narodowości, czyli, ale z drugiej strony jest to bardzo nierzeczywisty wzór rozwiązywania tego typu problemu z tego względu, że nie mamy jednonarodowych państw nigdzie w Europie. Nawet Polska nie jest, nie oszukujmy się. Pomimo tego, że proporcja jest państwie, oczywiście tak. Olbrzymia tutaj, wiadomo, cały czas operuje tymi 90% Polaków czy katolików i tak dalej, to w rzeczywistości to tak nie jest. No, mogą mnie krytykować ile chcą, ale to jest moje zdanie. To, tym bardziej na Bałkanach nie można stosować te parametry, gdzie nie wiadomo w następnej sąsiedniej wiosce, kto tam zamieszkuje, czy Albańczyk, Turek, Rom, Włoch, Serb, Chorwat, Bośniak. Ja miałem taki przypadek, który często opowiadam studentom na lekcjach. Kiedyś prowadziłem taką wycieczkę z Poznania i mam nadzieję, że kiedyś z Lublina to też udamy. Myślę, że to nie, w niedługim czasie to się taka większa taka wycieczka odbędzie po Bałkanach i Macedonii konkretnie. Ja się podejmuję właśnie tego wyzwania, żeby być pewnego rodzaju przewodnikiem. Spotkaliśmy kiedyś na takim pograniczu, niedaleko kurortu ochryckiego, czy jeziora ochryckiego, takiego pana, no, który był pasterzem. Miał tam chyba 100-200 owiec ze sobą i myśmy tam zrobili małą przerwę w górach między jednym a drugim jeziorem. Podchodzi do nas i pyta się, skąd jesteśmy i tak dalej. Oczywiście prowadziłem grupę studentów, która nie uczyła się macedońskiego i go nie zrozumiała. Nie? I prorektor ówczesny mówi do mnie, mówi, chodź tutaj, mówi, ten pan coś chce od nas. Nie? Oczywiście nawiązałem po macedońsku. Pan zaczął w niedługim czasie używać 5 albo 6 języków z pogranicza. Miał, nie wiem, czy w ogóle miał jakąkolwiek szkołę ukończoną, czyli znał macedoński, znał albański, znał serbski, bułgarski, grecki, turecki, włoski. Ile to jest? 7 języków. Rektor się odwraca do studentów i mówi tak, a w ilu językach mówicie, moi drodzy? Studenci, tak. Tak, do studentów. Właśnie to jest to. Dlaczego tego zwykłego takiego prostego chłopa nie podawać jako wzór, jako pewien dorobek tej naszej takiej wspólnej kultury? Mhm. A dajemy zbrodniarzy z Hagi, czy tam Srebrenicy, czy z Kosowa, czy nie wiadomo skąd. Nie interesuje mnie to. Po prostu staram się być ignorantem, ale szukać problemy, konfliktów gdzie indziej. Właśnie w tej wspólnej kulturze, która ma swoje takie odrębne cechy i których trzeba faworyzować. Czyli Albańczyka prowadzić do tajemnic ikonografii, co dla nas prawosławnych ikona oznacza, tak? Nas wprowadzać do tajemnicy sakramentu czy innych u katolików. Katolika też do meczetu wprowadzić i niech się uczą. Niech się uczą. Ja myślę, że mu nie to kiedyś tak było. Ale to kiedyś tak było. Ale to kiedyś myśmy chodzili. Ja dla mnie kościół katolicki, prawosławny czy meczet to było jedno to samo. Bo miałem kumpli katolików jednych i drugich. Ja się wywodzę z kręgu wielokulturowego. Dla mnie to nie jest faktem takim jakimś takim wyjątkowym, egzotycznym, że obok mnie mieszka Serb, Chorwat, Albańczyk i Bośniak. Dla mnie to jest normalne, nie wiem, czy mnie pan rozumie. No, w takim kraju wielokulturowym, wieloetnicznym, no oczywiście są pewne kanony takie właśnie, że my wiemy, który dom jest zbudowany według fundamentów i zasad, jak to muzułmańska cywilizacja, oczywiście wyobraża sobie, czy bardziej zamknięte domy, czy nasze są bardziej otwarte, czy nie zawierają plotów i tak dalej, czy zamkniętych okien, okienic i to. To są różne takie symboli, kody semiotyczne. Trzymajmy się tych kodów semiotycznych, które by nas łączyły, takich tych kulturowych kodów semiotycznych. Im większa edukacja, im więcej tych programów studyjnych, takich wyjazdów, wymian, czy Erasmus, czy nasze indywidualne, wszystko jedno. Byle nauka. Proszę w takim razie powiedzieć, jaka w perspektywie najbliższego dziesięciolecia, jaka przyszłość czeka na kraje bałkańskie? Czy tutaj będą to takie satelity, które będą niejako prekursorami wejścia do struktur Unii Europejskiej, tak jak pan wspomniał, że już Chorwacja w najbliższym czasie wejdzie. 4 miesiące.
Jak na przykład może się odbyć jej wejście do gry? Jakie są perspektywy Serbii? I czy w ogóle, jeśli my mówimy o stabilizacji pewnej sytuacji politycznej w tym regionie, to konieczne jest wejście do Unii Europejskiej? Czy bez Unii Europejskiej ten region sobie nie poradzi na przykład? Ja tak często mówię studentom, to jest taka moja jakaś taka wymyślona koncepcja, że bardziej potrzebne jest nam wejście do samej Europy niż do Unii Europejskiej. Czyli poznać Europę też, tak jak mówiłem teraz o tych mikroświatach. Nie są w Europie? Geograficznie. Geograficznie. Geograficznie, ale tam w Europie, znaczy mówię o tej zachodniej, tak, czyli o cywilizacji, oni, nie oszukujmy się, pojęcia nie mają na Bałkanach. A to mówię z całą odpowiedzialnością, aczkolwiek nie wypada wykładowcy akademickie, żeby się tak wypowiadał, a nie znają realia. No nie znają, parokrotnie się spotykałem z ludźmi z Zachodu, no mają wykrzywiony taki, wypaczony taki obraz o Bałkanach. Może tutaj w takim razie zadanie jest po stronie Bałkanów, żeby tutaj prowadzić. Żeby wykreować, być może. No, ja uważam, że dwie drogi są, wracając do pytania pana, bardzo ciekawe to pytanie. Nad tym się też zastanawiam, czyli Unia Europejska. No to Unia Europejska jest instytucją, moim zdaniem, finansową, gospodarczą. No to nie jest instytucją kulturową. No, o dwóch plucach, czy jak mu tam w Europie mówił jeszcze papież Jan Paweł II. No, to jedna z takich tez, która, no, trzymajmy się wszyscy, nie? Więc im więcej oni się dowiadują o naszym prawosławiu, no to tym lepiej, prawda? Czy odwrotnie, nie? No, te światy zbyt głębokich podziałach zaczęły żyć, żeby móc teraz cokolwiek tak odkręcić na szybciutko, na rok, dwa, trzy do przodu, żeby teraz jest obraz jest super, tak? Nie, my też o Ameryce mamy wykrzywiony obraz. My też mamy taki trochę inny, no realia są inne niż to. Amerykanie inaczej odbierają swój kraj, my inaczej to widzimy, tak? Więc ta walka o tych cywilizacji, o której jeszcze Huntington mówił, no to ona polega na takim ciągłym dowiadywaniu się wiedzy, korzeni, źródeł, tak? Wracać jak najbardziej do przeszłości, ale wykorzystywać jako impet do tego, co nas czeka za rok, dwa, pięć, dziesięć, prawda? Więc moim zdaniem drogi są dwie, wracając do pytania. Jedno jest takie, że kraje będą aspirowały do tego wejścia do Unii Europejskiej, a z drugiej, tak jak Chorwacja, czy tam, no, Serbia, w zależności od tego, jak się skończy konflikt z Kosowem, sprawa Kosowa, tak? Czy jeżeli zostanie siłą zmuszona do tego, żeby uznała niepodległość i odzyskałaby terytoria na przykład w Bośni czy coś, to być może też kiedyś będzie chętnie przystępowała do, to jest trochę trudno i tak trochę nieładnie powiedziane, bo to nie jest odpowiednik. No, serbskie terytoria w Bośni, no, nie są odpowiednikiem to, co dla Serbów Kosowo oznacza, tak? Ale widzimy, no, znamy na przykładzie Polski, że też tak mieliśmy do czynienia z podobnym procesem, prawda? No, Polska została przeniesiona bardziej na zachód po wojnie. No, było to bolesne dla ludzi, no było, ale no, stało się i teraz co? A druga droga jest taka, że mogą być utworzone inne sojusze jako alternatywą do tego. Czyli między innymi, ja o tym mówiłem na wykładzie, w sojuszu BRICS, czyli Brazyl, Rosja, Indie, RPA i Chiny, jako kraje takie dość szybko rozwijające się w tym momencie, które jakoś mogą wpływać na Bałkany. No już inwestują. W południowej Serbii, w Macedonii, w Kosowie, w Grecji, w Bułgarii. Czyli obecność pieniądza tych struktur, no, widzimy tutaj. No też widzimy na planie chociażby tego takiego, no, wymyślonego antagonizmu pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Widzimy, że oni też chętnie kupują gaz ze strony Rosji. Jakoś ta nikomu nie przeszkadza, to widzę. Zachód zadowolony, Putin też jest zadowolony z tego. Nie widzę, żeby taki kolejny, no, sojusz. No, trudno to nazwać sojuszem, ale takie, no, strefy wpływów, no, powiedzmy, albo wymiana dóbr materialnych. Tak? Gaz za pieniądze, czy odwrotnie, czy jakaś. Nie wiem, czy pan był na Bałkanach. Chyba wie, że w każdym sklepie są tylko tureckie i chińskie produkty wirowe. Także tak, no to zapraszam razem, może odwiedzimy i zobaczymy. Tak, do Belgradu. To jest, tak. Służbowej podróży trzeba będzie pojechać. Chińskie
indyjskie i tureckie wirowy, także to. No, ostatnia statystyka pokazuje, że najwięcej jednak miliarderów na świecie żyje w Chinach. Wczorajsza informacja gospodarcza. Z tego względu, że jest największy kraj, czy zrobiła, pokonała taki duży skok w stronę właśnie gospodarczą? Wiadomo, że ta produkcja, której pan doktor wspomniał, no, zalała cały świat i też najwięcej osób żyjących poniżej kreski również jest w Chinach. Też, także to jest też, kraj dużych dysproporcji. Zobaczymy, jak będzie wpływał. No, na pewno dzisiaj jest tam system komunistyczny. No, to, i to fakt, w jakiś, to sposób, w jakiś sposób będzie na sytuację na świecie wpływały Chiny również. U nas na Bałkanach jest co do tego poziomu życia, no, tak jak wszędzie, we wszystkich tych naszych krajach tranzycyjnych czy posttranzycyjnych, ludzie się skarżą, że nie mają pieniędzy, że nie ma to, że nie ma to. Jak ja tam wjeżdżam, no to wiele osób może potwierdzić, no, że wszyscy jeżdżą lepszymi samochodami od tego, tych, co ja mam, ubierają się bardziej nowocześnie. Czy po prostu, no, Bałkańczyk jest nauczony żyć tak na zewnątrz, poza domem, tak? Więc dla niego dom i rodzina oczywiście jest ważne, no, nie mogę temu zaprzeczać. No, jest bardzo istotne, ale ważniejsze jest ten pokaz poza domem, prawda? Więc to co zaoszczędził, to nie da na pełną lodówkę, tylko da na ciuchy, czy na jakiś tam, prawda, wizerunek taki. No, więc to nie odnosi się wrażenia, że żyją w jakiejś takiej biedzie, a się skarżą, no, często się skarżą. Wszyscy się skarżą, Niemcy się skarżą, Amerykanie też płaczą, że jestem źle i wydaje mi się, tak, że niezależnie od poziomu że pieniędzy cywilizacji, dosyć, tak? Jeśli chodzi o życie, to zawsze człowiek jest tak, ma to w naturze, że będzie się skarżył. Dziękuję panu doktorowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozwolę sobie tylko tak podsumować naszą rozmowę. Rozumiem, że postulatem pana doktora jest to, aby unikać antagonizmu, bo mówiąc o tych różnicach, oczywiście nie miał pan doktor na myśli, że nie ma różnic żadnych pomiędzy wyznaniami, różnice są, ale to, żeby te różnice nie stanowiły podłoża do antagonizmu i konfliktów i interpersonalnych, i też międzywyznaniowych, i też międzypaństwowych. Bardzo dziękuję panu doktorowi za ten wywiad i proszę, bardzo proszę pana doktora jeszcze o kilka słów pozdrowień w swoim języku ojczystym dla naszych Chudo se czuwam w Lublin, se nadam, że pakie se widzimy i to mnogo naskoro. Do widzenia. Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego. Dziękuję.